Dzień minuty, Michał Kobosko. Kiedy słyszę postulat podwyżki płac w budżetówce o 20%, to w pierwszej chwili moja reakcja jest naturalna: tak, oczywiście, należy się nauczycielom, pielęgniarkom, bardzo wielu urzędnikom. Ale kiedy zdaję sobie sprawę, że w budżetówce jest też prezes NBP, Adam Glapiński, to tracę pewność, że to taki dobry pomysł. Temu facetowi nie powierzyłbym żadnych dodatkowych pieniędzy. Glapiński wielokrotnie pokazał, że nie nadaje się napełnione przez siebie stanowisko. Wszyscy pamiętamy jego opowieści z muchy i paproci o polskiej potędze gospodarczej, o ogromnych zapasach złota, o tym, że nie grozi nam żaden skok inflacji. Jeszcze jesienią stopy procentowe w Polsce były praktycznie zerowe. Dziś są już na poziomie 4,5% i to jeszcze nie koniec. Ekonomiści są zgodni, że wzrosną do 6,5, a może 7,5%, kto wie? Jak będzie już za kilka miesięcy? To fatalne wieści dla wszystkich, którzy mają kredyty, pożyczki, karty kredytowe, ale to także fatalne wiadomość dla tych, którzy chcieli się zadłużyć po to, by kupić wymarzone mieszkanie czy rozkręcić firmę. To wszystko nam dziś odjeżdża. Świat czuje już ekonomiczne turbulencje, w Stanach Zjednoczonych też szaleje inflacja. Europa odczuje koszty nieuniknionego odcięcia się od rosyjskiej ropy i gazu. W Chinach niestety zauważono wzrost i rozwój ponowny COVID-u, co też przecież walnie w gospodarkę. Wszyscy czujemy, że sytuacja jest trudna i będzie trudniejsza. Tym bardziej, tym bardziej powinniśmy w Polsce na czele NBP mieć fachowca, kogoś, kto wie, co robi, podobnie jak powinniśmy mieć fachowców w rządzie. Adam Glapiński nie zasługuje na drugą kadencję.